Tomek Ososiński. Fortepian. Fortepian jest tak naprawdę rodzajem wielkiego zegara. Dźwięk, który się z niego wydobywa, to głos uwięzionej wewnątrz kukułki. Ponieważ sam jej głos byłby dla słuchaczy zbyt monotonny, fortepian wyposażony został dodatkowo w klawisze i pedały. Służą one pianiście do tego, by odzywające się kukułce mieszać szyki. Indianin. Prawdziwy Indianin jest tylko jeden. Jest bardzo stary. Ukrywa się. Książka. Krążąc pośród półek, wyszukują te najstarsze. Delektują się ich zapachem. Zapachem, którego książki nabierają w samotności. Mają nadzieję, że uda im się kiedyś odnaleźć tę najstarszą, nigdy jeszcze nie otwieraną, czekającą specjalnie na nich. I czasem rzeczywiście się udaje. Odnajdują ją gdzieś w głębiach przeszłości i wydobywają na światło dzienne. Odtąd książka ta nazywana jest ich imieniem. Miłośnicy opery. Ich twarze są szlachetne, ale od częstego rozkoszowania się sztuką jakby nieco rozmiękczone. Mają rasowe wargi, pod którymi tkwi za krótki podbródek. Znają już tekst libretta i nazwisko dyrygenta. Wiedzą z góry. Gdy gaśnie światło i podnosi się kurtyna, wzdychają głęboko i zamykają oczy. Pałac. Na kamiennych schodach rozłożony został czerwony dywan, ustawione kwiaty. Przed wejściem balustrady biel murów. W górze ufryzowana biała kamienna głowa. Jakub Grzywaczewski. W sztuce 1 plus 1 może dać każdą liczbę, za wyjątkiem 2. Przyjdźcie do siebie nazajutrz, bo przychodzeniu zapisana jest magia. Smutne zastanawianie się, którego Boga by wezwać na pomoc. Aspiryna? Klina? Wymiota? Na wielu jest już o wiele za późno. Powiadam wam, niewierni, nawróćcie się w porę. Oj, opuszczasz mnie, złota rybko, i ty, wczorajsze menu, a jest to dopiero początek pamięci. Nawraca się ciągle czas. Preparuj mnie, przenikaj, rozmieniają się usta, rozwiązują staniki. Za ścianami przecierają się głosy, szczere jak głos policji. Rozpuść mnie, namaluj, obłędna, odbębna do fugi. Przepuść mnie przez lustra napięte jak gamy. I czuję, jak przez rozdzierzone zmysły rozdrgały się morskie prądy. Panny Awinionu stępują z sztalugi. Wiatry są ciemne jak popołudnie. To była niezła noc, zaklęta muszalko. Zaklęte kafelki, czy posprzątacie się same? Gwiazdo zbojory słoneczników, spirale mandarynki, czy przemówicie? Bo słyszę, jak przemawia do mnie w wielu językach kukułka. Nie potępiaj mnie, doniczko sąsiada. Zakazane podróże przez trawnik. Ułóżcie się same. Przeddzień jesieni. Matce. Światła i czas latarek parujące mgłę. Wieczór oblegający domy pełne ognia i nafty. Zanurzenie w głębi stawu i wejrzenie na całość istnienia. Słowo miłość. Poznane w języku ciała, lektury pospieszne jak przedostatnie dni lipca. Oto obrazy mijanego świata. Czy to jedyne drogi pamięci? Geber ibn Hayyan, poruszający przekładnie materii. Cisi alchemicy, widzący w szklanych konchach, jak ostrożnie waży się koniec. Maria Propchetissa i najcudowniejszy wynalazek epoki. Skąd się bierzesz, kamieniu? Poranku roześmiane jak dziecko. W tej chwili we wszystkich zegarach w domu utlenia się czas, a jednak nie wątpisz, że coś się stanie po tobie. Umierasz spokojnie, jak przedednie jesieni.
Piotr Falkus, zimaj, w mojej duszy półce zimaj. Chociaż ludzie wanny się cieszą, ja zrywają kwiat tysiące. W mojej duszy półce zimaj, tylko płacze ganie, nadzieja jabłoń, z której zrywam siebie wiarenką wciąż na nowoc. Księżycałun jasnoc znowił, błagobrązja twoich warg pragniebo, zmysłyszenie, w które ucieka martwój. Ukorzenie drzew i w warkoczerwce stanawia jedno życiadło, w które się mu zapadam, trwanie i nie potrzeba już reszty, minuty tykanie zegarów, płaczarowanie. Nigdy nie uwolnię się z tych wenocy, zawsze już będę tym samym starochłopcem, bojącym się mokropnie tu milczących grubych codziennościan. Słowieczór, słowieczór, cisza, motanie się serc, ucieczkawka, ból miłościska, twoje szałzy, chcę je pozbierać, zlać do flakonikogo, nie umiem. Jakoby Manstein, poetę nachodzą wątpliwości. Rano przyszła policja w mieszkaniu Beisel. Mówię, to co się stało, wcale nie musiało się stać, i udaję, że jestem niewidzialny. Widocznie działa, bo zaczynają mnie szukać po szafkach, za łóżkiem i pod dywanem. Wreszcie pan zagląda mi głęboko w oczy, ciekaw, czy wiem, czego szukają. Wiem, że szukają mnie, więc mówię, że nie wiem. Na co pan wyciąga pałkę i puka mnie po głowie, jakby chciał się prędko skontaktować z kimś za drzwiami. Pyta, co to? Odpowiadam, że to krew. Pyta, co to, i pokazuje coś, czego nie widzę, albowiem oczy istotnie zalane mam krwią. Mówi, że to pokątne wyznania miłości własnej, że mam przesrane. Mam przesrane, bo mam Beisel. Odpowiadam, a słowa więzną w gardle jak kamienie, że trudno coś wykrztusić, choćby piasek. To poważna metafora, mówi pan, i pakuje mnie w auto. Teraz wszyscy jesteśmy niewidzialni. Jakoby Manstein, zajączki. Opadły łebek ma ta wspólna latarnia, jakby po ciemku jej było albo za staro, albo jej się oczko z asfaltem puściło. I teraz szuruburu kichawą po kamyczkach, i teraz stuku puku sprężynką w to czarne. A kark przetrącony w dwóch miejscach, wyżej na wejściu i niżej u wyjścia. Albowiem sporo się naniosło w kanalikach, naniosło się pana kamienia i pani rdzy na dnie ich wspólnego czajnika. Z podkulonym ogonem wracają przedmioty, adresy ulubionych witryn internetowych, szuflady biletów, regalątka książek, i tylko szaro-bure sygnały puszczamy, że coś się tam jeszcze zajęczy.